rok 2008. Tour de Pologne jechał ścianą wschodnią, był taki bardzo ciekawy etap, przewidziany z Bielska Podlaskiego do Lublina, ale lało, potwornie lało od samego początku. Zapadła decyzja, żeby ten etap skrócić, więc już nie z Bielska, gdzie tylko kolarze się pokazali na chwilę, wsiedli do autokarów, pojechali dalej, do Siemiatycz. Z Siemiatycz do Lublina. Przejechaliśmy tę trasę, wydawało nam się, że jest mokro, ale do wytrzymania. Co się okazało, że jechała kolumna reklamowa, z któregoś samochodu lał się olej na jezdnię, było bardzo ślisko. Do tego zimno, deszczowo, więc kolarze z każdym kilometrem byli bardziej rozzłoszczeni. Myśmy już siedzieli na stanowisku razem z Czesławem Langiem, z którym wspólnie komentowałem ten wyścig i czekaliśmy. W Lublinie były przewidziane rundy po mieście, bardzo dużo kibiców. Mimo tych fatalnych warunków przyjechali kolarze. Od samego początku, kiedy wjechali na rundę, wiedziałem, że coś jest nie tak, bo jechali nie tak, jakby się ścigali, tylko tak, jakby byli na wycieczce. Mówię Czesławowi, coś tu nie gra, jest jakiś problem. Jeszcze za chwilę wszystko się miało potwierdzić, chociaż Czesław uważał, że wszystko gra, że to tylko takie przejściowe nieporozumienie. W końcu dojeżdżają jedno okrążenie przed metą do linii, stają, zsiadają z rowerów, jest po wszystkim, strajk. No oczywiście Czesław już wtedy dotarło do niego, że coś jednak jest nie w porządku, wyskoczył, zaczął gasić sytuację, zrobiła się z tego wielka afera, słynny strajk lubelski, a potem rok czy dwa później okazało się, że dokładnie to samo nastąpiło w Mediolanie. Więc skoro w Mediolanie, jak jest mokro i niebezpiecznie, kolarze nie chcą się ścigać, to Lublin jest w całości usprawiedliwiony. No i taka była ta sytuacja.